W najbliższą niedzielę po raz pierwszy w historii czeka nas połączenie referendum z wyborami do parlamentu. Na karcie będą widnieć pytania m.in. dotyczące kwestii bezpieczeństwa. To Polacy zadecydują, czy zachować mur na granicy z Białorusią oraz czy są za przyjęciem paktu migracyjnego. Zapora na granicy z Białorusią powstała po hybrydowych atakach w drugiej połowie 2021 roku. Nielegalni migranci z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki pod dyktando Łukaszenki próbowali siłowo przekroczyć naszą granicę. Pytanie w referendum o pozostawienie zapory jest odpowiedzią na wypowiedzi polityków opozycji, w tym szefa Platformy Donalda Tuska. Ja mówię o tym bardzo wprost. Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Kiedyś będzie rozebrany. Ochrona granic jest rzeczą kluczową. Tutaj mamy też jasny sygnał dla przemytników, że wschodnia granica Polski jest zabezpieczona i każda próba wtargnięcia do Unii Europejskiej oczywiście będzie nieudana. Wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Pozostawienie zapory na granicy z Białorusią to fundament, podkreśla były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ten mur na granicy wschodniej musi trwać, musi nam zagwarantować bezpieczeństwo, musi sprawić, żeby Polska nie została zniszczona i osłabiona, by nie można było jej zaatakować z zewnątrz. Tymczasem nielegalni migranci na prowizorycznych łodziach dobijają do brzegów Europy. Po kryzysie na włoskiej wyspie Lampedusa podobna sytuacja rozwija się na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. Celem dla dziesiątek tysięcy nielegalnych migrantów jest uzyskanie azylu w Niemczech, ale tam ośrodki przejściowe pękają w szwach. Największą grupę stanowią ludzie z Turcji, Afganistanu i Syrii. To około 75% osób znajdujących się tutaj. Nasze ośrodki są przepełnione i czas oczekiwania na uzyskanie azylu wynosi nawet 5 miesięcy. Śródziemnomorski szlak nielegalnej migracji to tylko jeden z wielu. Obok nieustającej presji na granicy z Białorusią i przybierającego na sile szlaku bałkańskiego może dojść do jeszcze jednego otwarcia. Krwawy konflikt Izraela z Palestyną może generować kolejne setki tysięcy migrantów, analizuje dr Tomasz Teluk. Z Palestyny, ze Strefy Gazy, z Izraela może próbować przedostać się do Europy. No i jest ryzyko, że będą to osoby o skrajnych poglądach islamistycznych. Zachód Europy, który nie radzi sobie zarówno z presją migracyjną, jak i już przebywającymi na ich terytorium migrantami, chce przeforsować w ramach przymusowej solidarności pakt azylowo-migracyjny. Weto Polski może nie wystarczyć, dlatego żeby nasz głos był słyszalny w Unii Europejskiej, musimy jednoznacznie opowiedzieć się w referendum, podkreśla minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Żeby zatrzymać ten obłędny proces, który próbuje narzucić Polsce Unia Europejska, a faktycznie rzecz biorąc Berlin za pośrednictwem Donalda Tuska, należy pójść na referendum w dniu wyborczym i zagłosować na nie. Kartę referendalną wyborcy otrzymają razem z kartami do głosowania na kandydatów do Sejmu i Senatu.